Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Rak piersi oczywiście jest nowotworem bardzo groźnym, pod warunkiem, że doprowadzony jest do stanu już, kiedy my nie możemy za wiele zrobić. Nie możemy wdrożyć takiego leczenia, które gwarantowałoby wyleczenie. Stąd też mamografia w tego typu właśnie akcjach jest bardzo istotnym badaniem, ponieważ jesteśmy w stanie wykryć nowotwór na wczesnym etapie rozwoju, kiedy często jest to forma przedinwazyjna jeszcze i leczenie sprawia, że jesteśmy prawie że pewni, że tą pacjentkę możemy wyleczyć. Rak taki we wczesnym stopniu zaawansowania nie daje przerzutów do węzłów płonnych jeszcze, nie daje przerzutów odległych. W związku z tym to rokowanie jest bardzo dobre i tutaj 5-letnie przeżycia są prawie 100%, a 10-letnie przeżycia to jest prawie 95%, pod warunkiem, że guz jest poniżej 2 cm i nie dał jeszcze przerzutów do węzłów płonnych. Jeżeli chodzi też o samoleczenie po wykryciu takiego wczesnego raka piersi, to tutaj możemy pacjentkom zaproponować leczenie oszczędzające, czyli nie ma zabiegu wtedy amputacji piersi, który jest zabiegiem okaleczającym dla kobiety jednak, tylko leczenie jest wtedy oszczędzające, usuwa się tylko guz z fragmentem zdrowej tkanki i piersi kobieta zachowuje, co jest, no wiadomo, istotnym, ważnym elementem dla kobiety, żeby te piersi posiadać. Absolutnie taki zabieg oszczędzający nie pogarsza rokowania, bo często panie się pytają o to, czy nie lepiej usunąć całą piersi. Nie, absolutnie nie, ponieważ usunięcie tylko fragmentu piersi z guzem, a następnie zastosowanie radioterapii jako formy leczenia uzupełniającego jest takie samo, zapewnia przeżycie jak po amputacji piersi, a jest to zabieg znacznie mniej okaleczający. Dlatego też powinny panie jednak wykonywać te badania, nie odkładać tego na później, bo rzeczywiście im się później zgłaszają, im to zaawansowanie jest większe, tym my jako onkolodzy jesteśmy w stanie mniej uczynić, żeby zapewnić tej pacjentce długie przeżycie. Czy takie badanie mamografem, jak tutaj na rynku w Kępnie, ono jest jakieś inwazyjne dla organizmu kobiety? Mamografia nie jest badaniem inwazyjnym. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to prześwietlenie gruczołu piersiowego promieniami rentgena. Dawka tego promieniowania jest naprawdę nieduża. To jest tak jak przy prześwietleniu zęba stosuje się taką samą dawkę promieniowania. Jest to badanie robione raz na 2 lata. W związku z tym tutaj też nie należy się obawiać jakichś nowotworów wtórnych wynikających z zastosowania tych promieni rentgenowskich. Poza tym mamografia powinna być też wykonana w odpowiedniej grupie wiekowej. Badania screeningowe przewidziane są tutaj dla pań od 50 do 69 roku życia. A dlaczego w tej grupie wiekowej? Mianowicie dlatego, ponieważ ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na rozwój nowotworów piersi. Owszem, teraz coraz częściej mamy do czynienia z paniami w młodszym wieku, które też mają diagnozowanego raka piersi, ale tych pań jest jednak mniej niż w tej właśnie grupie wiekowej, dla której dedykowane są badania screeningowe piersi. Jeszcze też należy wspomnieć, że obecnie mamy rozwijającą się właściwie taką profilaktykę genetyczną, powiedzmy, dzięki Angelinie Jolie, która jakby zainicjowała ten problem w społeczeństwie też amerykańskim, no i u nas również, to żeby badać właśnie też pod kątem mutacji genetycznych się. Obecnie w Polsce są też już firmy, które świadczą takie badania odpłatne. Wystarczy na przykład wejść w internet i wpisać badamygemny.pl i można rzeczywiście tam po wypełnieniu wcześniejszej ankiety wykonać takie badanie. Oczywiście są to badania genetyczne nieprzeznaczone dla wszystkich pań, tylko dla tych, u których już w rodzinie stwierdzone były zachorowania na raka piersi bądź raka jajnika. Kiedyś jeszcze, kiedy na samym początku, kiedy te badania genetyczne były wykonywane, to za tym, nawet po stwierdzeniu mutacji, za tym nic się nie działo. Po prostu pani nabierała wiedzy, że ma mutację genetyczną. Obecnie też te panie są obejmowane takim programem ministerialnym, które i mają zapewnioną diagnostykę obrazową co pół roku. Mamografia, USG i rezonans magnetyczny naprzemiennie wykonywane są w odstępach 6-miesięcznych. To też pozwala na wczesnym etapie wykryć właśnie
nowotwór u tych pań, które szczególnie są narażone na raka piersi, ponieważ mutacja w genie BRCA1 i BRCA2 niesie za sobą ryzyko zachorowania na raka piersi 70 i 56%. Jest to duże już ryzyko zachorowania. Podobnie mutacja CHEK2, gdzie ryzyko zachorowania na raka piersi jest 30-40%. I myślę, że tutaj też to jest przyszłość, żeby pomyśleć o tego typu punktach badań, które byłyby refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy przez Ministerstwo Zdrowia, żeby u tych pań właśnie z wywiadem obciążającym, rodzinnym, można było też takie badania wykonać. Obecnie badanie genetyczne w kierunku tych trzech mutacji kosztuje w granicach 500 zł. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.